Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Jesteśmy po ostatnim spotkaniu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz na Podkarpaciu stale dzieli się punktami z Miedzią Legnica. Natomiast zanim kilka słów o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj na dole pod materiałem, a także nie zapomnijcie o lajku w górze pod filmem. Zacznę od końca, bo oczywiście to co najciekawsze wydarzyło się no właściwie w ostatnich minutach tego meczu, czy właściwie ostatniej akcji tego spotkania. Stale cudownie ratuje ten wynik, remisując rzutem na taśmę, dośrodkowanie blisko 40-letniego Leandro, wykończenie Matrasa, główka i generalnie pojawienie się tego piłkarza no niemalże znikąd. Widać było jak stoperzy Miedzi, którzy byli skoncentrowani, no właściwie cały mecz i gdzieś tam zachowywali czujność, absolutnie się pogubili. Natomiast patrząc tak, od samego początku, mamy Miedź Legnica, drużynę, która na zwycięstwo czeka 2 miesiące, bo ostatnia wygrana podopiecznych Grzegorza Mokrego była 17 lutego w meczu z Wisłą Płock i generalnie drużynę, którą wszyscy no najpewniej z łatwością wskażemy jako pierwszego spadkowicza, no bo największa dysproporcja punktowa jest właśnie jeśli chodzi o Beniaminka. I to był też taki mecz próby. Mam wrażenie, że gdyby Miedź bardziej przycisnęła, bo miała ku temu argumenty i umówmy się, słabe fragmenty stali, gdzie rzeczywiście można byłoby to przekuć na bramki, ten mecz spokojnie by dowiozła. Zabrakło koncentracji i gdzieś tam takiego momentu wyczekania, bo wydaje mi się, że Stal nie grała w tym meczu dobrze. Właściwie może mówić o dość szczęśliwym remisie na tle poprzednich spotkań, chociażby meczu w Łodzi z Widzewem, gdzie no gdzieś tam po pierwsze zagrali bardzo dobrze, a po drugie zdobyli komplet na bardzo trudnym terenie. Stal była leniwa, była powolna, nie wykorzystywała momentów, kiedy Miedź przesunęła się do przodu i gdzieś tam było mało piłkarzy z tyłu. Można było to nieźle skontrować, wykorzystać różnicę piłkarzy, ale tego nie robiła. Mam wrażenie, że podopieczni Kamila Kierę szli swoim utartym szlakiem, próbowali ataku pozycyjnego, a to umówmy się nie zawsze się sprawdzało. W drugiej części meczu no, przede wszystkim błysnął Czuka, fantastyczne uderzenie byłego piłkarza Wisły Kraków, ale później zabrakło pazerności. Był to taki moment, w którym paradoksalnie lepiej zaczęła wyglądać Miedź, a Stal, która powinna gonić wynik, trochę się cofnęła. No oczywiście asystent przy tej bramce na 1-1 Leandro, no to też nie był piłkarz jednego podania, bo mam wrażenie, że najwięcej robił z przodu, to też jest paradoks, bo no gdzieś tam można było kojarzyć tego piłkarza jako człowieka, który powinien dawać więcej spokoju i być pierwszym zmiennikiem wtedy, kiedy drużyna chce się bronić, a nie kiedy szuka wyrównania. Ostatecznie remis po dość emocjonującym meczu, natomiast no to co najciekawsze było w samej końcówce, rzut na tabelę. Tak to wygląda po właściwie całej 28. kolejce. Oczywiście cały czas Miedź zamyka tabelę, 21 punktów. Stal to jest miejsce 10 z 35 punktami. Cały czas bez porażki, podopieczni Kamila Kieresia za kadencji tego trenera. No dzisiaj chyba możemy mówić o najbardziej szczęśliwym meczu w jego wykonaniu. Natomiast no, po stronie Miedzi przede wszystkim powiemy o złości, o niewykorzystanych sytuacjach. No i przede wszystkim o niewygranym meczu, który powinni wygrać, jeśli chcą realnie myśleć o utrzymaniu. Dzięki, tak to wyglądało z mojej strony, kanał 365 dni o piłce, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, nie zapomnijcie o lajka w górze, do zobaczenia w kolejnych materiałach.